Dzisiaj testujemy Dacia Logi wyposażoną w silnik diesla. Ten samochód jest duży. Co jest tutaj najciekawsze? Przede wszystkim rozstaw osi. 2,8 metra, właściwie ponad 2,8 metra. Druga ciekawa rzecz tego samochodu to jest ogromny bagażnik. Ponad 800 litrów. Dacia Logi w tej wersji umożliwia przewiezienie 7 pasażerów, którzy mają do dyspozycji w tej wersji z tyłu pełnowymiarowe fotele. Podobnie jak to było w pierwszej Dacia Logan MCV. Jak naprawdę wygląda podróż z tyłu, przekonamy się za chwilę. Żeby zająć miejsce z tyłu, musimy posłużyć się tą dźwignią, którą widzimy. Odchylamy siedzenie. To nie jest bardzo wygodny dostęp, ale z drugiej strony nie ma też żadnego problemu, żeby tak naprawdę tutaj wejść. No dobrze, wsiadamy do tyłu i chcemy przejechać dłuższy odcinek drogi. Jak to będzie wyglądać? Czy rzeczywiście jest tutaj wygodnie, czy może nie do końca? Mam 188 cm wzrostu, więc mogę powiedzieć, że jestem osobą dość wysoką. Mimo to z tyłu siedzi się w miarę, powtarzam, w miarę wygodnie. Być może jest to zasługa pełnowymiarowego fotela. Być może jest to zasługa wgłębień w podłodze, które umożliwiają łatwiejsze ułożenie przynajmniej jednej z nóg. Co jest fajne z tyłu? Mamy do dyspozycji dosyć szeroki podłokietnik i uchwyt na butelkę oraz całkiem przyjemny schowek na drobiazgi, na przykład na telefon komórkowy, klucze czy coś jeszcze. Gdybyśmy chcieli tu przewozić dzieci, to z całą pewnością będą uszczęśliwione. Jeden minus tego miejsca z tyłu, a oprócz utrudnionego wysiadania i okien, które się nie otwierają, a uchylają, to ten pas. Co jeszcze warto powiedzieć o tych miejscach? Kanapy składa się wyjątkowo łatwo, jest to dosłownie jeden ruch ręki i ona opada na dół, umożliwiając wysiadanie. No, jeśli ktoś ma ochotę jechać na przykład w 4 osoby, to wtedy z Dacia Logi możemy zrobić limuzynę, wyciągnąć się nogami do przodu, jechać bardzo wygodnie, komfortowo, wręcz jak król. A jak już się wyjmie środkową kanapę, to w ogóle będzie bardzo dużo miejsca. Kiedy nie przewozimy ludzi z tyłu, można oba fotele zdemontować. Tutaj miałbym drobny apel do firmy Dacia. Poprawcie trochę to mocowanie. Nie robi się tego zbyt łatwo. Jak wygląda kwestia miejsca na środkowej kanapie? Fotele z przodu są w tej chwili ustawione tak, żeby tacy pasażerowie jak ja, wysocy, mieli wygodne siedzenie właśnie tutaj z przodu. Więc usiadłem z tyłu i jak widać na nogi miejsca jest stosunkowo dużo. Pasażer ma do dyspozycji wygodny, wysoko osadzony fotel. Przed sobą półeczkę ze schowkiem. Mieści się tutaj choćby telefon komórkowy. Jest jeszcze schowek duży z przodu. Proszę bardzo, możemy tutaj położyć różne drobiazgi. Bardzo sprytnie rozwiązany jest schowek, który może nie jest duży, natomiast dzięki niskiemu umieszczeniu, nawet siedząc w środku, nie blokujemy sobie możliwości jego otwarcia. Oprócz tego mamy do dyspozycji schowki w drzwiach. Z tyłu z tymi schowkami jest niestety gorzej. Miejsce dowodzenia Dacia Logi. No, mamy tutaj wszystko to, co znamy z innych modeli Dacia. Akurat ta wersja jest dosyć bogato wyposażona, także mamy i klimatyzację, i zestaw MediaNav, i 4 elektrycznie sterowane szyby. Co można powiedzieć o jeździe tym samochodem? Przede wszystkim jest to auto nie do szaleństw. Poprzez swoje rozmiary predysponuje raczej do spokojnej, relaksującej jazdy. Ponieważ pod maską mamy najmocniejszego diesla w gamie, to ta jazda jest nawet całkiem przyjemna. Sześciobiegowa skrzynia biegów ma dosyć krótkie przełożenia, ale mniej więcej powyżej 90 km na godzinę możemy korzystać swobodnie z 6 biegu, więc przy prędkościach, które są dozwolone w Polsce, samochód zachowuje się całkiem ekonomicznie i na trasie kilkuset kilometrów, które pokonaliśmy w czasie naszego testu, średnie spalanie przy 7 osobach na pokładzie wyniosło 6,5 litra. Pod maską najmocniejszy w gamie diesel. Ten silnik jest stosunkowo cichy i bardzo ekonomiczny.
jak wygląda jazda Dacią Logi. Włączamy samochód i przez chwilę na zimnym silniku słyszymy charakterystyczny klekocik diesla. Nie ma tutaj specjalnych ułatwień, takich jak automatyczne wycieraczki czy automatyczne włączanie świateł. To wszystko robi się ręcznie. Taka wersja klasyczna samochodu. Zwalniamy hamulec ręczny, ruszamy. I co można powiedzieć o jeździe? Zawieszenie jest stosunkowo miękkie. Tutaj nie ma specjalnie przenoszenia żadnych twardości do środka, ale na dworze niekoniecznie się buja pomimo tej miękkości. Raczej jest to zawieszenie sprężyste. Wnętrze wykonane jest z dosyć twardych materiałów, natomiast nie sprawia wrażenia taniego. Absolutnie nie. Tutaj niewątpliwie takim atrakcyjnym dodatkiem są chromowane obwódki zegarów. Samochód daje się jeździć na stosunkowo niskich obrotach. Już powyżej 1000 obrotów, w tej chwili mamy 1300 mniej więcej, daje się jeździć tym autem dosyć płynnie. Także średnie spalanie może być stosunkowo niskie, pod warunkiem, że nie próbujemy tego silnika mocno kręcić. Zestaw MediaNav ma sporo funkcji. Przejdźmy szybciutko przez niektóre z nich. Mamy oczywiście dostęp do radia. Mamy możliwość odtwarzania muzyki z pendrive'a. Możemy przez Bluetooth się podłączyć i sterować telefonem, w tym odtwarzać muzykę. Jest oczywiście mapa, nawigacja. Możemy sobie ustawić różne trasy. No i mnóstwo ustawień, dla każdego coś miłego. Patrzmy, jak Dacia zachowuje się na różnych biegach. W tej chwili mamy czwórkę. Także zobaczcie, że obroty są tutaj stosunkowo niskie. Dopiero 2000 obrotów. 90 to jest 2500 obrotów, ale przerzucimy się na szóstkę. Przy 90 km na godzinę obroty, jak widać, są mocno poniżej 2000 i auto sygnalizuje tutaj dosyć ekonomiczną jazdę. Zobaczmy, jak to wygląda. Dacia Logi to prawdziwy autobus. Przy swoich wymiarach potrafi przewieźć 7 osób na pełnowymiarowych i całkiem wygodnych miejscach. Z całą pewnością nie jest to samochód prestiżowy, to jest samochód użyteczny. To jest wyjątkowo duże auto za nieduże pieniądze. Bardzo użyteczne, stosunkowo niedrogie, z wyjątkowo przyjemną charakterystyką zawieszenia, które świetnie nadaje się na polskie drogi. Jędrzej Chmielewski, francuskie.pl. Bardzo dziękuję.